bardzo serdecznie na świątecznym koncercie zespołu Artes Ensemble. Spotykamy się w przestrzeni wirtualnej z okazji wielkiego narodowego święta. Święta Niepodległości, a dziś obchodzimy 102. rocznicę odzyskania wolności Polski. W repertuarze szlacheckiego koncertu widowiska muzycznego na Święto Niepodległości pod tytułem Poloneza – Czas zacząć w wykonaniu zespołu Artes Ensemble zabrzmią najpiękniejsze polskie tańce narodowe, pieśni legionowe, piosenki ludowe i tradycyjne, najsłynniejsze pieśni, arie operowe, a także wirtuozowskie, romantyczne miniatury i utwory muzyki filmowej znakomitych rodzimych kompozytorów, po mistrzowsku wyrażających całe bogactwo polskich tradycji w swojej muzycznej twórczości. Szanowni Państwo, pod linkiem do transmisji naszego koncertu z Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości znajdą Państwo do pobrania plik, w którym zamieściliśmy teksty pieśni, które usłyszą Państwo dziś w wykonaniu zespołu Artes Ensemble, ale zapraszamy gorąco do wspólnego świętowania z pieśnią na ustach. Bohaterem pierwszego utworu jest Michał Wołodyjowski. Postać literacka wzorowana na autentycznej postaci historycznej. Jeden z głównych bohaterów trylogii Henryka Sienkiewicza. Ze względu na niski wzrost nazywany małym rycerzem. Wspaniały rycerz Rzeczpospolitej, wielki patriota, pułkownik oddany obronie kraju w XVII wieku, kiedy to liczni wrogowie najeżdżali tereny Polski. Najwybitniejszy szermierz wszechczasów, pierwsza szabla Rzeczpospolitej. Thank you.
dla Państwa zespół Artes Ensemble w składzie Anna Baran, mezzosopran, nasza waleczna Baśka, Janusz Stolarski, baryton, jako sam pan Wołodyjowski, Natan Kosenka, skrzypce. Ja nazywam się Małgorzata Janaszek, grałam dla Państwa na wiolonczeli. A przy fortepianie nasz wspaniały pianista, aranżer wszystkich utworów, które dziś Państwo usłyszą, i dyrektor artystyczny zespołu Artes Ensemble, Andrzej Janaszek. Pozostaniemy jeszcze przez chwilę w klimacie sienkiewiczowskiej trylogii. Dumka na dwa serca to piosenka ze ścieżki dźwiękowej do ekranizacji powieści Ogniem i Mieczem w reżyserii Jerzego Hoffmana, będącej częścią trylogii Henryka Sienkiewicza. Opowiada ona historię miłości odważnego szlachcica Jana Skrzetuskiego i jego ukochanej Heleny, o którą Skrzetuski musi rywalizować z kozackim dowódcą Bohunem. Thank you.
Anna Baran, Janusz Stolarski w przepięknej, tęsknej Dumce na dwa serca. Tomasz Padura to XIX-wieczny polsko-ukraiński poeta i kompozytor. Zwolennik wspólnej walki o niepodległość Polaków i Rusinów. Uczestniczył w powstaniu listopadowym, walcząc w oddziale Wacława Rzewuskiego. Był śpiewakiem kozaczyzny, popularyzującym ukraiński folklor przez muzykę. Tworzył wiersze liryczne, dumki, ballady oraz muzykę do nich. Autor licznych pieśni i bardzo popularnych, śpiewanych po wsiach, dumek ukraińskich. W swojej twórczości odwoływał się do polskiej tradycji szlacheckiej, polskiego romantyzmu oraz do folkloru ukraińskiego i legendy kozackiej. Bardzo cenił twórczość i osobę polskiego wieszcza, ale jak sam z żartem mówił, Mickiewicz, wielki poeta, ale kto go zna? A mnie śpiewa cała Polska i Ukraina. Napisana oryginalnie po polsku i przetłumaczona na język ukraiński pieśń, która szczególną popularność zyskała w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Hej, sokoły! Tomasza Padury. Thank you.
zespół Artes Ensemble specjalnie dla Państwa w narodowej pieśni polskiej, polskiej pieśni biesiadnej Heli Sokołaj. A teraz już poloneza, czas zacząć. Podkomorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza i wąsa podkręcając podał rękę Zosi. I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi. Za podkomorzem szereg w pary się gromadzi. Dano hasło, zaczęto taniec, on prowadzi. Brzmią zewsząd okrzyki, ach, to może ostatni, patrzcie, patrzcie młodzi, może ostatni, co tak poloneza wodzi. I szły pary po parach, hucznie i wesoło. Rozkręcało się, znowu skręcało się koło, jak wąż olbrzymi w tysiąc łamiący się zwojów. Mieni się cętkowata, różna barwa strojów damskich, pańskich, żołnierskich, jak łuska błyszcząca, wyzłocona promieniami zachodniego słońca i odbita o cienne murawy węzgłowia. Wrę taniec, brzmi muzyka, oklaski i zdrowia! Thank you.
wystąpił dla Państwa zespół Artes Ensemble i jego instrumentalne trio. Natan Kosentka skrzypce, Małgorzata Janaszek wiolonczela i Andrzej Janaszek fortepian. Usłyszeli Państwo oczywiście najpopularniejszego poloneza skomponowanego przez Wojciecha Kilara. Polonez ten oczywiście zabrzmiał w filmie Pan Tadeusz. To, co jest narodowe, krajowe, miejscowe, co jest echem dziecinnych naszych przypomnień, nigdy mieszkańcom ziemi, na której się urodzili i wzrośli, podobać się nie przestanie. Tak o swoich pieśniach pisał Stanisław Moniuszko, kompozytor ponad 300 pieśni zebranych w śpiewniki domowe oraz ojciec polskiej opery narodowej. Już za chwilę usłyszą Państwo jedną z pieśni Stanisława Moniuszki do słów Jana Czeczota. Będzie to opowieść o dziewczynie przy kołowrotku. Prząśniczka. Nadzieje na odzyskanie niepodległości czasem wyciskały łzy. Opowiadały o zalotach i o miłości. 19 pieśni z opusu 74 stanowi uroczy zbiór miniatur wokalnych. Zazwyczaj są to mazurki z elementami polskich tańców narodowych, które doskonale pokazują prywatne oblicze Chopina. Nie tylko zadumanego nad losem ojczyzny, ale także pogodnego, wesołego i skorego do żartów. Szanowni Państwo, już za chwilę poznacie historię młodego, bohaterskiego chłopaka, który wyrusza o wolność swojej ojczyzny. Wojak Fryderyka Chopina.
Janusz Stolarski, baryton, w pieśni Fryderyka Chopina, Wojak. A teraz przed Państwem absolutny przebój polskiej pieśni romantycznej. Pieśń Fryderyka Chopina do słów Stefana Witwickiego w aranżacji Andrzeja Janaszka. Resztę zapewne Państwo rozpoznają już po pierwszych dźwiękach. Thank you.
Anna Baran, mezzosopran. W największym przeboju, który wyszedł spod pióra Fryderyka Chopina, w jego pieśni zatytułowanej Życzenie. Pieśń żołnierska i legionowa zajmuje w historii miejsce szczególne. Jest pieśnią zwycięstwa, a przez to pieśnią niepodległości. Jest ona doskonałym źródłem poznania odczuć i nastrojów tych, którzy 3 sierpnia 1914 roku poszli czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania. Choć nie grał im surmy i nie huczał im róg. Bo czyż ta pieśń, powstająca w tak różnych miejscach, na drodze ku niepodległości, w marszu i bitwie, w okopach i przy ogniskach leśnych, nie oddaje najlepiej klimatu wydarzeń, których twórcami i świadkami byli żołnierze komendanta Piłsudskiego, a później ich następcy w walce o wolność? Marszałek Józef Piłsudski twierdził, iż kulturę polską ożywiła pieśń żołnierska. Jeżeli pieśń ma jakieś znaczenie, jeżeli to, co jest piękne, co odpowiada głębokiej potrzebie duszy, ma jakiś wpływ, to właśnie pieśń żołnierska. Istotnie, pieśń w sposób niezwykle pełny oddaje to, co się komu w duszy śni, jak pisał w Weselu Stanisław Wyspiański. Pieśń legionowa i żołnierska to pełna gama nastrojów duszy żołnierskiej. To radość pierwszej kadrowej, ale i smutek za Jasieńkiem, co tam pod Jarem gdzieś w wojence padł. To werwa i humor ułamów malowanych dzieci, ale i zaduma nad wojenką cudną panią. Adam Mickiewicz w Konradzie Wallenrodzie pisał tak. Płomień rozgryzie malowane dzieje. Skarby mieczowi spustoszą złodzieje. Pieśń ujdzie cało. Pieśń żołnierska, legionowa, ułańska uszła cało. Przeżyła zawieruchy wojenne i okupację. Głęboko zakorzeniona w tradycji rodzinnej, przetrwała także ponure lata zniewolenia komunistycznego. Dziś w dniu pięknego jubileuszu, 102. rocznicy odzyskania niepodległości, pragniemy zaprosić Państwa do wspólnego świętowania wielkiego polskiego zwycięstwa. Przypominam Państwu, że w linku pod filmem w opisie znajduje się do pobrania plik z tekstami wszystkich pieśni, które wykonujemy. Mamy nadzieję, że razem z Państwem podczas wielkiego świątecznego koncertu na Święto Niepodległości. Drodzy Państwo, pierwsza z pieśni legionowych, którą już za chwilę usłyszycie i mamy nadzieję, że włączycie się czynnie w nasze muzyczne świętowanie, to pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. My, pierwsza brygada. Let's go.
czyli piechota, ta szara piechota. Opowieść o Jasieńku, co tam pod jarą, gdzieś w Wojence padł, wyśpiewana przez naszą mezzosopranistkę Annę Baran. Rozkwitały pąki białych róż.
zespół Artes Ensemble w tęsknej pieśni za Jasieńkiem. A teraz, drodzy Państwo, zaśpiewamy i zagramy dla Was nieco pogodniejszą pieśń sławiącą urodę naszych wspaniałych obrońców ojczyzny, ułanów. Hej, hej, ułani, malowane dzieci. Drodzy Państwo, jeszcze jedna pieśń o ułanach, tym razem w jeszcze szybszym rytmie. Będzie to Krakowiak. Przybyli ułani pod okienko. Thank you.
Szanowni Państwo, teraz, kiedy ułani mają już gdzie przenocować, możemy odśpiewać jeszcze jedną pieśń, hymn. Tym razem będzie to pieśń legionowa zatytułowana Wojenko, Wojenko. Drodzy Państwo, czy Wy w swoich domach śpiewacie razem z nami wszystkie te nasze wspaniałe, narodowe pieśni legionowe, świętując w ten sposób odzyskanie niepodległości Polski? Bardzo Was do tego zachęcamy i zapraszamy. Możecie nawet przysyłać nam swoje nagrania z domowego śpiewania, z domowego koncertowania i zamieszczać je w komentarzach pod transmisją online na stronie Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości. Wojenko, Wojenko, cóżeś ty za pani? Szanowni Państwo, a teraz chwila oddechu od śpiewania dla Państwa. Chyba że znacie Państwo tekst kolejnego utworu. Będzie to utwór, który brzmiał jako czołówka do jednego z polskich seriali opowiadających o bohaterskim agencie w służbie Rzeczpospolitej. Był to agent J23 i nazywano go Hans Kloss. Hans Kloss wiedział, że stawka, o którą toczy się gra, jest większa niż życie.
Szanowni Państwo, Polska w swej burzliwej historii miała zawsze w swych szeregach dzielnych obrońców, gotowych przelać własną krew za jej wolność. Takimi bohaterami była także załoga pewnego czołgu i zapał tej załogi do wyzwalania Polski był tak wielki, że w zasadzie mogliby sami wygrać II wojnę światową. Oczywiście mowa o czterech pancernych i towarzyszącym im psie. Deszcze niespokojne, czyli piosenka z filmu Czterej pancerni i pies. Szanowni Państwo, zespół Artes Ensemble zaprasza Państwa na wielki finał świątecznego, niepodległościowego koncertu Poloneza Czas Zacząć. A na wielki finał zabrzmi bardzo optymistyczna pieśń, którą śpiewał w drodze przez różne kraje i podczas różnych przygód Franek Dolas, który, jak sam twierdzi, wywołał II wojnę światową. Ale to oczywiście nieprawda. II wojna wybuchła bez jego udziału, ale pieśń jest niezwykle pogodna, niosąca nadzieję na lepsze jutro. Róża i bez. Thank you.
dniu święta niepodległości, specjalnie dla Państwa zespół Artes Ensemble ze świątecznym koncertem Poloneza. Czas zacząć. Proszę Państwa, myślę, że w tej chwili powinny być owacje na stojąco. Także moc wrażeń artystycznych była tak duża, że ja myślę, że tam w tej chwili są owacje na stojąco i nie chciałbym, żebyście Państwo już nas opuszczali, więc może krzyknijmy bis. Bis! Drodzy Państwo, dziękujemy Panie Dyrektorze. Wszystkim Państwu składamy najserdeczniejsze życzenia wolności i miłości i tego, co w sercach ludzi jest. Nasza konstytucja, pamiętajmy, była drugą konstytucją na świecie i zawiera to wszystko, co człowiekowi potrzeba. Dbajmy o siebie, a w tych trudnych czasach szczególnie uważajmy na zdrowie. To wszystko się kiedyś skończy z pewnością, obyśmy wspaniale dotrwali tego końca. Tak jak po burzy wychodzi słońce, jak było w jednej z piosenek i tak dalej, Państwo z czarnego na białe potraficie sobie przekładać. Naprawdę szczerze Wam wszystkiego najlepszego życzymy. Jest nam niezmiernie przede wszystkim miło. Dziękujemy Panu Dyrektorowi Ośrodka Kultury i Turystyki tutaj w Pakości za zaproszenie nas i właśnie w tych okolicznościach, które są dla nas arcytrudne, przedstawienia się w tej strefie online bez tego impulsu zadowolenia, grymasu na twarzy czy właśnie jakiejś euforii. Trudno jest te naprawdę wielkie uczucia tego, co nam tak naprawdę w muzycznego w duszy gra, przekazać, ale mamy nadzieję, że odrobinkę się udało. Zresztą w pewnym czasie, Państwo pamiętacie, był taki rosyjski czarodziej, który przez telewizor leczył, więc ja myślę, że tutaj nie było żadnej bariery. Pozwólcie, że jeszcze raz przedstawię Państwu tych wspaniałych artystów, którzy dzisiaj dla Państwa występowali. Nasza cudowna, niebiańska mezzosopranistka Anna Baran. Potężny baryton, on zmiata największe tsunami i huragany swoim głosem. Janusz Stolarski. Tego historia nie podaje, ale to on właśnie swoim głosem zatrzymał pewne wojska w 1920 roku. Po wirtuozowsku grając na skrzypcach, talent wschodząca gwiazda europejskiej violinistyki, Natan Kosenka. Wszystkie opowieści, wędrówki i sprzed 100 lat, i z okopów. Ta pani tak świetnie i młodo się trzyma. Po wirtuozowsku grając na wiolonczeli, Małgorzata Janaszek. Wszystkie utwory, których dziś wysłuchaliście, mamy nadzieję, że wyśpiewaliście i wspaniale się przy tym bawiliście. Świętując właśnie święta niepodległości razem z zespołem Artes Ensemble, otóż wszystkie te pieśni zaaranżował, następnie czuwał nad zespołem Artes Ensemble, żeby na odpowiednio wysokim poziomie je wykonał, a przy tym fenomenalnie, iście po wirtuozowsku zagrał te wszystkie utwory na fortepianie nasz dyrektor artystyczny i pianista Andrzej Janaszek. Chciałabym jeszcze podziękować bardzo serdecznie wszystkim realizatorom naszego dzisiejszego koncertu, których nie widać, ale zapewniam, drodzy Państwo, bez ich wsparcia, pomocy i bardzo dzielnej pracy nie oglądalibyście nas dziś. A zatem wielkie brawa, niech zabrzmią u Was w domach dla zespołu Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości. Dziękuję. Dziękuję.
A zatem cóż, proszę Państwa, jeśli jeszcze jesteśmy na wizji, my tak zawsze, kiedy no już dzisiaj tutaj sami sobie powiedzieliśmy tyle przyjemnych słów, no pan dyrektor rozpoczął, i kiedy my takie mamy komplementy, no to wiadomo, artyści nie są skromni, nie powinni, bo tutaj musimy się Państwu eksponować. Czy to była trzecia rano, czy szósta rano, kiedy z mlekiem do domu wracamy, to mamy taki odruch Pawłowa od razu. I mamy dla Państwa oczywiście coś. Zapraszamy. Damy się tak łatwo przepędzić ze sceny. Drodzy Państwo, i ostatni wisk. I mamy nadzieję do zobaczenia w przyszłości z Wami na żywo. Oh!
Dziękujemy bardzo. Zespół śpiewaków operowych, solistów, instrumentalistów, Artes Ensemble w składzie Anna Baron, mezzosopran, Janusz Stolarski, baryton, Natal Kosentka, skrzypce, Małgorzata Janaszek, wiolonczela, Andrzej Janaszek, fortepian, dyrektor artystyczny. Kłaniamy się, do zobaczenia. No a cóż, mi wypada tylko podziękować zespołowi. Naprawdę serdeczne dzięki za to, że mogliśmy z wami uczcić ten dzień 11 listopada, że no naprawdę dla mnie to koncert powalający, piorunujący i jestem tak strasznie zły, że nie mogliśmy tego zrobić również na żywo dla publiczności na dużej sali, że no aż nie umiem tego wyrazić, ale jestem naprawdę zły z tego powodu, że mogliśmy to puścić tylko i wyłącznie w internecie. Ale naprawdę jeszcze raz serdeczne dziękuję od siebie, myślę, że od załogi i myślę, że również od wszystkich, którzy oglądali ten koncert. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Drodzy Państwo, mam dla Państwa propozycję nie do odrzucenia. Aby przeszła złość pana dyrektora Sebastiana Witkowskiego, dyrektora Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, bardzo Was prosimy o nadsyłanie swoich nagrań z domowego śpiewania, z domowego koncertowania i świętowania niepodległości Polski. Drodzy Państwo, przesyłajcie swoje nagrania na adresy Domu Kultury w Pakości, a od zespołu Artes Ensemble obiecujemy niespodziankę dla najwspanialszych nagrań. Dziękujemy jeszcze raz. Wszystkiego, co najlepsze dla Państwa. Życzymy Państwu zdrowia, miłości i spełnienia. Gwiazdki z nieba. Zespół Artes Ensemble.